Jest wiele mitów, które możemy spotkać na temat mycia rąk. Jednym z takich jest mycie gorącą wodą. Ja podejrzewam, że ten mit wziął się stąd, że generalnie gorące powietrze, gorąca wysoka temperatura powoduje zabijanie mikroorganizmów, ale w przypadku mycia rąk akurat to się nie sprawdza, to jest mit. Badano mycie rąk w trzech różnych temperaturach i okazało się, że żadna z temperatur nie miała większego znaczenia dla ilości usuniętych mikroorganizmów, a więc można wyciągnąć z tego wniosek, że to jest mit, że gorąca woda usuwa więcej mikroorganizmów niż zwykła woda w temperaturze pokojowej. Najlepszym sposobem na usunięcie mikroorganizmów są preparaty antybakteryjne, mydła bądź też preparaty dezynfekcyjne, które używa się w służbie zdrowia oparte na alkoholu. Wiele osób zastanawia się, czy częste mycie rąk może uszkadzać skórę i prowadzić do alergii, czy też do zakażeń skóry. Tak, tak może się zdarzyć, szczególnie wtedy, kiedy używamy słabej jakości mydeł, w których duża zawartość soli powoduje uszkodzenie naskórka i potencjalne wrota zakażenia, czy też wystąpienia alergii. Takim mitem jest również fakt, że suszarki na gorące powietrze są najlepszym sposobem na suszenie rąk. Okazuje się w badaniach, że jeżeli chodzi o porównanie między suszarkami na gorące powietrze, a ręcznikami jednorazowymi, ręczniki jednorazowe rozprzestrzeniają dużo mniej mikroorganizmów w otoczeniu niż suszarki. W związku z tym, mając wybór między suszarką a ręcznikiem, zawsze wybierzmy ręcznik.